Cześć, tu Emil Dąbrowski w nowym odcinku Wiadomości Szczecin. Zobaczcie razem ze mną, co dzieje się w mieście. Fabryka wody rośnie, a w niej edukatorium, czyli część, w której nie tylko najmłodsi będą poznawać eksperymenty związane z wodą. Już wam wspominałem, że to będzie ważny element nowego akwaparku, a teraz mam dla was kolejne szczegóły. Budynek edukatorium będzie miał 6 poziomów, a każdy będzie przedstawiał wodę z nieco innej perspektywy. Kosmosu, oceanu czy człowieka. W środku będą wirtualni przewodnicy, animacje, filmy i dźwięki. Projektem zajmie się firma Mae Multimedia Art and Education. W przeszłości tworzyła m.in. projekty w Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wnętrze fabryki wody ma stworzyć w ciągu 1,5 roku. O postępach będziemy oczywiście informować. Tramwajowa rewolucja wchodzi w kolejny etap i zaczyna obejmować nie tylko Niebuszewo, ale i centrum. Nowe zmiany obowiązują od 23 stycznia i zakładają zamknięcie kolejnych części ulicy Asnyka, części Orzeczkowej oraz ulicy Boguchwały. Rozpoczynają się także prace na torowisku wzdłuż ulicy Matejki na odcinku od Piłsudskiego do Placu Żołnierza Polskiego. To powoduje wiele zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej i organizacji ruchu. Zobaczcie je wszystkie na Wiadomości Szczecin EU. Ja przypominam, że ta inwestycja to zupełna przebudowa torowisk, trakcji, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych od dworca Niebuszewo do Placu Żołnierza Polskiego. Inwestycji w tenis ciąg dalszy. Czekają nas kolejne zmiany w kompleksie w Alei Wojska Polskiego. Po niedawnej budowie hali z kortami, czyli nowoczesnej Kia Polmotor Areny, teraz powstanie tu parking z oświetleniem. Plan zakłada też powstanie stojaków rowerowych, koszy na śmieci i ławek oraz budowę nowych chodników. Zapraszam na stronę Wiadomości Szczecin EU. W zakładce Inwestycje znajdziecie informacje o tym, jak potoczy się przetarg. To szansa na stabilną pracę w niestety niestabilnych czasach. Nowych funkcjonariuszy szuka szczecińska Straż Miejska. Zasadnicze wynagrodzenie to prawie 3200 zł brutto, a wymagania? Ukończone 21 lat i prawo jazdy kategorii B. Mile widziane jest wyższe wykształcenie, na przykład ukończona administracja, ochrona środowiska albo bezpieczeństwo publiczne. Wśród zadań przyszłych strażników miejskich będzie m.in. zabezpieczanie imprez publicznych oraz patrole. Nabór trwa do 5 lutego. Szczegółów szukajcie na stronie smszczecin.pl. To najlepiej promuje Szczecin? Zdecyduj sam i zgłoś swojego kandydata do honorowego tytułu ambasadora Szczecina. Mogą to być osoby, ale też instytucje, pojazdy czy żaglowce. Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i wysłać go mailem, pocztą albo wrzucić do urny przy wejściu do urzędu. Możesz to zrobić do końca maja. Jednocześnie trwa nabór na członków kapituły tytułu Ambasador Szczecina. Jeśli chcesz mieć wpływ na to, kto dostanie tytuł, wyślij maila ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres ambasadorszczecina@umszczecin.pl. Pamiętacie poprzednią edycję? Tytuł dostali Laura Hołowacz oraz Łona i Weber. Zaczynamy muzyczny rok 2021. Zapraszam, chociaż tylko wirtualnie, do Domu Kultury Krzemień na koncert Tango Ballet Baltic Neopolis Orchestry. Czeka nas muzyka Astora Piazzolli, twórcy tanga, który w tym roku kończyłby 100 lat. Posłuchamy też muzyki komponowanej przez innych argentyńskich twórców, którzy inspirowali się Piazzolą. Start koncertu w sobotę 23 stycznia o 19 na facebookowym profilu Baltic Neopolis Orchestry. Zaproszeniem na koncert kończymy ten odcinek Wiadomości Szczecin, ale bez przerwy jesteśmy na stronie internetowej, w aplikacji, na Facebooku oraz na ekranach w mieście. Do zobaczenia. Cześć!